tym miasteczku jest cmentarz, jest kościół. Słuchajcie, znaleźliśmy księdza. Pokażę wam, zobacz. Książę, nie uciekaj. Czarny i ma taką białą koloratkę. Chodź. Widzicie? Zobaczcie, wygląda jak ksiądz. Czarny, biała koloratka. A jego parafia pod kocim miałkiem znajduje się tutaj. Widzicie? Na tacę musicie rzucić tuńczyka. A to teraz pytanie dla młodszej części publiczności. Co to za samochód? Mam nowe rejestracje oczywiście, ale w to auto wrasta już drzewo. Starsze pokolenie na pewno pamięta i wie, co to za auto. Młodsze, wrzućcie napis w komentarzu. Co to za model auta i fajnie czasem popatrzeć na takie zabytki. No ja wiem, że to tylko świadczy o tym, że jestem stary, ale gdzieś tam sprawia przyjemność spotkanie takiego auta, które jest czymś, było czymś normalnym za czasów dzieciństwa. A tu mamy social media. Nie, to jest pani menadżer. Pani tak. Menadżer, która ogarnia zakwaterowanie kolejnym gościom, prawda? Tak, tutaj z panem rozmawiam, który chce nam wcisnąć pościel i nowy sheet, czyli prześcieradło. Nowy sheet. I właśnie tak, chce nam zrobić prezentację jutro o pościeli, ale nie mamy na to czasu. W tym roku już wszystko mamy zakupione, ale jaki pan tutaj po prostu ogrodnik. Wybił mnie z tego, co chciałam powiedzieć. Kochanie, nie wiem, czy możesz tak ostentacyjnie pana ogrodnika pokazać, ale... Więc wracając do pościeli, nie potrzebujemy w tym roku pościeli. Ale miałam być dobrego testera do tej pościeli. Zdarza nam się też, i myślę, że coraz częściej i coraz chętniej korzystać z usług właśnie takich jednodniowych, zorganizowanych wycieczek albo z usług lokalnych przewodników, czasami te free tury, które są organizowane w różnych miastach, żeby właśnie, wiecie, pokazało wam ktoś, kto zna ten obszar dużo lepiej, pokazał wam właśnie takie smaczki, takie fajne miejscówki, których sami moglibyśmy nie znaleźć, albo nawet jakbyśmy koło nich przeszli, to nieraz ominęlibyśmy ten kawałek historii, która się z nimi wiąże. No i jakby nigdy nie zastanawiałam się nad tym, ile czasu i energii trzeba włożyć, żeby w taki tour w ogóle zorganizować, jakby cały program, tak, napisać. Trzeba pomyśleć o wszystkich takich składowych elementach, o samej trasie, o tym, żeby do tego czasu było wystarczająco, nie za długo, nie za krótko, żeby ludzie się nie zdążyli zmęczyć, znudzić, ale też żeby nie mieli takiego niedosytu, że zapłacili za tura, a nic nie zobaczyli, więc jakby trzeba to wyważyć. No plus, właśnie, trzeba się upewnić, czy ci ludzie będą gdzieś tam mieli okazję coś wszamać, czy wypić jakąś kawę w trakcie tej wycieczki, no a punkty same tej wycieczki, żeby były też jakieś ciekawe, tak? No bo jakby o to chodzi, że chcę, idąc na taką wycieczkę, przynajmniej ja mam takie oczekiwanie, że zobaczę coś, czego nie zobaczyłabym, gdybym sama po tych miejscach próbowała się przejść, przejechać i tak dalej. No i nasze własne małe dramaciki, to właśnie Dominik musi szybko lądować w tych krzoczorach, bo zaraz mu dronowa bateria padnie. Więc wiecie, w robienie takich filmików też trzeba włożyć dużo energii i dużo planowania. Na przykład... Pączek! Był taki żart. Idzie Bułka i Pączek. I Bułka mówi, Pączek bez rączek, Pączek bez rączek. A Bułka mówi, Pączek, Pączek. Nie, Bułka, Bułka. Tyku! Złapaliście, bo ja nie. Bardzo sympatycznie, fajnie i brakuje mi ekspresji słów, podoba mi się. Czy moglibyśmy zdziadzieć i zacząć robić organizowane wycieczki? Tak, myślę, że tak. Jak tam praca? Teraz widzicie backstage. Taktyka jest taka, zostawiasz żonę i uciekasz. Pod pretekstem roboty. A to jest tylko jeden mieszkaniec, więc żona jest skazana na... Na tego przystojnego pana w ogrodzie. To nie, to żona, to wsiadaj.
to see you next year. Pa, pa. Do portu Montenegro. Natalia wam mówi, że można tu znaleźć męża i nie daj Boże mnie wymieni. Żonkę też może znaleźć, męża może znaleźć. I fajny jacht można znaleźć w portu Montenegro. A mieszkanie jakie fajne można znaleźć. Wszystko tak od stawki, tak dzień dobry za pańkę? W sensie nie jacht, jachty więcej, ale tak. Mieszkanie, no myślę, że gdzieś tak no 5000 za metr. Gdzieś tak kwadratowy, gdzieś tak w tych granicach pewnie. Dodajcie, że w euro. No w euro. Jesteśmy w Porto Montenegro. Jest to najdroższa część Czarnogóry dla Bogolków, ale wcale nie jest tak nieosiągalna dla osób, które tu przyjeżdżają. Czyli jak jesteś cywilem, to możesz sobie pozwolić na... Jak chwala peltuje i pije, to jest okej. Tak, dokładnie. Stać tu na przykład Nowak walizką, żeby przyjść i zjeść. Ale ja, przepraszam bardzo, jestem celebrytką, więc oczywiście, że mnie stać i mam bogatego męża. Nie. Przepraszam, pogotowie, tutaj żona ma udar. Nie, słuchajcie, z tymi cenami to tak jest, że faktycznie Tivat i Porto Montenegro kojarzy się z takim luksusem przez port. I wiadomo, że są tutaj takie naprawdę najwyższej klasy galerie, butiki, restauracje, gdzie są jakieś naprawdę wyszukane, nie wiem, dania albo ryby, owoce morza. I to jest drogie, ale to nie znaczy, że cały taki Tivat jest. Stop. Więc spokojnie można tutaj na przykład na promenadzie głównej. Albo popcorn za 50 centów. Popcorn, lody najlepsze w Czarnogórze, Minion, które kosztują euro za gałkę. Słuchajcie, naprawdę przy promenadzie też spokojnie można zjeść w podobnych cenach do budwy. Jeżeli się zastanawiacie, ile taka kosztuje wycieczka tuktukowa, no to tak jak wspominałem, dopiero budujemy jej plan i ceny jeszcze nie znamy. Ale dla porównania, tutaj macie speedboaty, czyli motorówki. I te motorówki... I dla porównania, te motorówki, które robią podobną trasę do nas, oczywiście nie w głąb lądu, szybciorem, bo pół godzinki, pokazują wam najlepsze spoty, robicie zdjęcia, jedziecie dalej, płacisz za to 50 czy 60 eurasów za pół godziny. Założę się, że chwala, te tuktuki cały dzień kosztują i mniej, i zobaczysz więcej, bo zobaczysz to po prostu na spokojnie. Wpadamy z tego burżuazyjnego miejsca, w którym trzeba sprzedać pewnie nie jedną duszę, żeby było cię stać na łajbę za 100 baniek. O Jezu, cholera, przydałoby się schudnąć. Nie no, żartuję. No to jest tak zróżnicowany kraj, że nie, jak przyjedziesz na wakacje, no to możesz wydać za nocleg za dobę 30 euro gdzieś w takim miejscu, powiedzmy mniej popularne, albo takim, gdzie mamy więcej turystów. A jak chcesz znaleźć takie miejsce, gdzie będzie trochę więcej ciszy, spokoju, albo takie bardzo sławne jak Porto Montenegro czy Rysnica Bay, no to ceny są od 30 euro za dobę do, no, na Świętym Stefanie do 1500 euro za dobę. Można zjeść obiad lokalny za 4 euro, za 5 za osobę, a możesz zjeść i za 50 euro, więc jakby no wszystko zależy od tego, jaki masz budżet. A tutaj macie rozbitego Pontiaca porzuconego, to jest chyba Alfa Romeo, to jest MAN, a to działa, a to jest statek, na statkach się nie znam. Zobaczcie, widzicie to? Bójka, bajka i brawurka.
dlaczego uważamy, że tuktuki są fantastyczną opcją na zwiedzanie Czarnogóry. Bo po pierwsze jest to coś oryginalnego. Większość osób kojarzy tuktuki z Azją, a więc jak mówimy komuś, że tuktuki są w Czarnogórze, to każdy jest zaskoczony. I dodatkowo tuktuki są tutaj elektryczne, są cichutkie, zresztą jak słychać, ekologiczne, co fantastycznie się wpisuje w taki niekomercyjny sposób zwiedzania Czarnogóry, zwłaszcza tutaj Zatoki Kotorskiej. Fantastyczna opcja właśnie jako takie alternatywne zwiedzanie, czyli nie samochodem tradycyjnie, nie tutaj statkiem, jak większość osób poznaje Zatokę Kotorską. No więc też super się sprawdzi dla rodzin z dziećmi. No i my uwielbiamy, dlatego że to są małe grupy, od 2 osób, mamy tutaj 5 tuktuków, do których wchodzą 4 osoby dorosłe, no ewentualnie dzieci po środku jeszcze mogą siedzieć. No to powiedzmy maksymalnie grupy do 20 osób, do osób dorosłych. Próbowane, żeby były jeszcze bardziej miękkie i wszędzie mamy datę, kiedy zostały do lodówki włożone. Także mniej więcej miesiąc, półtora miesiąca lodówce muszą być, muszą dojrzewać. Na górze mamy lampy, które zabijają wszystkie bakterie. No i a z tym tłuszczem, żeby jeszcze bardziej to mięso było miękkie, to jest coś, co dopiero oni próbują po raz pierwszy w tym roku. Hello. Good afternoon. Hello. Nice to meet you. Hi, Natalia. Hello. Everybody asks, is it a king? Pamiętacie kolację w Kotorze? Była bardzo pyszna i to nie była kolacja, to był obiad. To był obiad. Pamiętacie obiad w Kotorze? I pana, który pamiętał Jaruzelskiego? To jesteśmy właśnie u chyba syna jego brata w drugiej bliźniaczej restauracji w mieście Tivat, większej, która ma większy wybór mięsa oraz możemy tutaj zobaczyć, jak naprawdę to mięso jest przygotowywane. Panowie wspomnieli, pan wspomniał, że kiedyś był rzeźnikiem i żona mi uciekła, bo ja wiem więcej. On był rzeźnikiem i wraz z przyjaciółmi prowadził rzeźnię, zachował te kontakty i teraz dostaje najlepszej jakości mięsko, dzięki czemu może prowadzić tą restaurację i serwować najlepsze mięso. Robi też takie małe eksperymenty, na przykład tutaj w lodówce mamy przygotowywane. Zobaczcie tutaj, ile mięsa się już marynuje, to jest bardzo charakterystyczne. Tutaj dla Czarnogóry. Would you like to say something? Come on. Thank you for visiting us. What's your speciality? Speciality is also always homemade Montenegrin steak, dry aged, 45 days more or less. That's the product we are proud of, definitely. It's like family tradition since we were butchers like 20 years ago, and we changed orientation. We tried to take our meat on the one step up, to step up with the barbecue, and we are sure that we have to offer something special for everybody so everybody can enjoy in something more bigger than just a meat. Wszystkich wegetarian i wegan aktualnie przepraszam, ale no ten pan nie mógł lepiej tego powiedzieć, a raczej on powiedział to tak dobrze, ja nie umiałbym opisać. Tradycja rzeźnica 20 lat, zaraz będziemy próbować. Jedliśmy u jego wujka, żarcie było rewelacyjne w drugim odcinku o Kotorze, polecamy zajrzeć. Posłuchajcie też trochę o Jaruzelskim i dlaczego Natalia jest za chuda na Polkę. Natomiast no tutaj słyszę, że pan coś dla nas jeszcze przygotuje, to nie będę grał na czas, bo tutaj zobaczcie, widownia, nie? Oni wszyscy czekają, są głodni. To co, nakarmimy ich? Basically, I think you make a good choice. Niesamowite. Po prostu miękkie, delikatne, zrobione idealnie, ale widzę, że ludzie znają się tutaj na rzeczy. Robert Makłowicz ze mnie nie jest. Właśnie się powiedzieć, że jak Robert Makłowicz, więc ja bym tylko zrobił tak. Jak mój idol, pan Robert, byłby. Jest naprawdę bardzo dobre mięso, wszystko idealnie
wykonane. Ile? 7-8 tygodni to mięsko czekało, żebyśmy je zjedli. Obsługa rewelacyjna. Tak nam smakowało, że po prostu wyczyściliśmy wszystko, jak leci. Jedzonko genialne, że tak jak panowie mówili. Polecamy bardzo serdecznie Steak i Barbecue House Taniga. Słuchajcie, taka ważna informacja. Znamy słynne powiedzenie, nie ocenia się książki po okładce. I w Czarnogórze wiele restauracji właśnie można też pod to podpiąć, ze względu na to, że tam, gdzie bardzo dobrze karmią, jest świetna obsługa i miejsca tworzone z pasją, fantastyczne jedzenie, to bardzo często te restauracje są niepozorne. Tak, mówimy, że im gorzej w środku, tym lepiej smakuje. A tutaj jest w środku jest całkiem dobrze, jak na czarnogórskie warunki, a jedzenie jest chyba, jeśli chodzi o mięso, no najlepsze, gdzie jedliśmy. Bardzo to wysoki poziom. Tak. No dobra, to co? Wycieczka jest za nami. Ale to tylko jedna opcja na wycieczkę tuk-tukiem. My pokazaliśmy tylko jedną trasę. Dokładnie i dlatego Natalia, Jędrzej, nie uciekaj. I to tylko część. Ewelina, to jest fantastyczny zespół, który dzisiaj naprawdę pokazał nam fajną Czarnogórę. My byliśmy przecież w Zatoce Kotorskiej w drugim odcinku. Teraz pokazali nam ją jeszcze raz, równie fajniejszą. I dlatego, uwaga, to będzie taki product placement. Ja polecam chwala.pl i tutaj tego pana, on jest tuk-tuk Montenegro i on jest szefem. Hello everyone. Polecam ich, żeby ogarnąć z nimi wycieczkę. Bo chcecie, jak wam nigdy nic nie wciskamy, tak dzisiaj wam wciskam. Teraz nagrywam. Teraz nagrywasz? Okej, kończymy na dziś.